No dobra. Ziomki poszły do samochodu zamiast do mnie. Bardzo dobrze z ich strony. Kurde no. Teraz rozwalę to okno. Teraz się nie uda, rozwalam okno. I teraz podnieść tą drugą lampę. I dobra, i mam 15 kilo lampę, jedną w plecaku, a drugą trzymam w kieszeni. Papier toaletowy, mogę 310 papierów toaletowych sobie zrobić. No i git. Chyba starczy mi do końca świata. Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Project Zomboid, w serii, w której gram z sobą. I kontynuujemy wyprawę z poprzedniego odcinka, czyli jedziemy po gazety, kasety, książki. Cel naszej podróży jest już tu niedaleko. A dokładnie od tu. Prawie. O tu. Tutaj są te kasety. Tutaj są te kasety. O. Dobra. No i dobrze. Klepiamy się z zombiekami. Od razu tak. Tabletka na uspokojenie. Łykaj ją, bo tutaj ich jest dużo. Dość. O dobra. Ziomki poszły do samochodu zamiast do mnie. Bardzo dobrze z ich strony. Cieszy mnie to. Mogłem sobie w sumie wziąć tego Great Sworda, którego znalazłem na poprzedniej wyprawie. Fajniej by się nim klepało tutaj te zombiaki. Już maczetą. Maczety też w sumie na hita dwa schodzą. Oj, nie trafiłem. Dobra. Oczyszczone, szybko zerknijmy co oni tutaj mają. Zegarek, rozkręć. W sumie muszę rozkręcać te zegarki, żeby się tej elektroniki... Elektryki! To jest tą elektroniką. Mam. Żeby się jej nauczyć. Dobra, tu już git. Tu zobaczmy zapalniczkę. To mogę olać zegarek. Rozkręć. Dobra, tu już wszystko. I jeszcze tutaj te dwa ostatnie. Dobra, tutaj też już wszystko. O, tu jeszcze zegarek. Rozkręć. Dobra, i tu już też czysto. Dobra, i wbijamy się tutaj. Tylko tą typiarę tutaj skasuję. O, zimno mi jakoś? Nie, dobra, już nie. Już rośnie. Okej. Okay. Nie było tutaj w sumie dużo zombiaków. Więc wbijamy się tu. Dobra, na szczęście otwarte. I na szczęście nikogo nie ma. Dobra, nie będę sprawdzał, co jest za tymi drzwiami na razie. Póki jest spokojnie, to nie chcę na siebie tutaj za dużo zombiaków nasłać. Więc łapiemy plecak wyprawowy i zgarniamy wszystko jak leci. Bierz wszystko, nawet nie patrzę co to jest, tylko po prostu niech on to zbiera, a potem sobie będziemy patrzeć. No dawaj, zbieraj to. Dobra. Kolejna szafeczka. Szybkie lutowanko i będzie można pójść sobie jeszcze po gazetki, książki. No dawaj. Tą szafkę weź zaznacz, dobra. Dobra, zbieramy dalej. No, takie lutowanie szybkie z klikaniem weź wszystko tutaj na górze to jest całkiem przyjemna sprawa. O ile oznacza dobrze skrzynki, szafki. Dobra, tutaj pusto. Dobrze, że te kasety mało ważą. Dobra, git. Tutaj też już wszystko. No i tu ostatni. Ostatnie parę regałów zostało. No weź, weź, zaznacz to. No co za chłopek. Nie chcę współpracować. Dawaj, 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 zbieraj, zbieraj. Tu, tą szapkę zaznacz, no zaznacz, zaznacz. Dobrze. Teraz tą i tą. Przed tobą, dobra, git. I to, i to. No i git, i wszystko chyba mamy, nie? Wydaje mi się, że tak. Czy chyba niczego tutaj nie przegapiłem. Dobra, szybko poszło w sumie. O, taka jest suszona wołowina była w tym plecaku. I butelka z wodą, to przełóż ją sobie tutaj. A wołowinka oszamaj. Dobra, co dostałem ciekawego? Stolarstwo, szkoła przetrwania. A jakieś inne kasety? O! Warsztat samochodowy, trzy części. Doskonale. Bardzo dobrze. Dobra, obczaję sobie jeszcze ten samochód. I bym sobie jeszcze obczaił, co jest w tym sklepie obok. W ogóle co jest w tych sklepach. Dobra, tutaj są piwka. Okej, okay, dobra. Tutaj nie będę wchodził teraz. Zobaczmy jeszcze, co tam jest. Tutaj na pewno są zombiaki. Tu jest tylko jakaś budowa. Dobra. Można to olać i podjedziemy sobie w drugie miejsce.
tam, gdzie będą książki. Dobra, wsiadaj. I tak się zaraz będziemy klepać znowu z nimi. No, odpalaj tę brykę. I daleko nie jedziemy. Po prostu tutaj. Na drugą stronę. O, i tutaj jest ten sklep z warzywami. I tu są książki. Dobra. Okej. Wyskocz. Okej, nie jestem przeciążony. Nie jestem. Więc mogę chodzić sobie z tym plecakiem. Nie muszę go wyrzucać. Dobra, łatwo idzie. Dawaj, bo trzeba się rozejrzeć. Dobra. Co tam jeszcze w ogóle jest? O, sklep z narzędziami. To jest szkoła jazdy. A to? Co to jest? Co to za sklep? Chyba z żarciem po prostu, nie? Ale są jakieś chyba... O, dobra, jest dużo żarcia. Fajnego takiego, jak batoniki musli. Weź sobie w sumie batoniki. I zobaczmy, co tu jest. Okej, tutaj jest sama woda. Ale to są gazety. Dobra, obczaję sobie szybko te gazety. O, czasopismo Spawacz to już mam. To tego nie chcę. Tutaj są same gazetki. To mam przeczytane już. Dobra, nie chcę nic stąd. Idziemy do biblioteki. O, zombiek jakiś przyszedł za mną. Dawaj, dawaj, bo nie chcę, żeby rozwalił mi tę szybę. Dobra. Kit. Dobra, najpierw gazety i książki. Dobra, a co tutaj jeszcze tylko jest? Ubrania. Dobra, to mnie nie interesuje. Dobra, wbijamy się w takim razie... O kurde, to jest tak ciemno? Jest 11. Dobra, najpierw trzeba obczaić, czy tutaj gdzieś nie kryją się jakieś zombiaczki. Bo słabo by było, jakby mnie zaatakowały zombiaki, jak ja będę tutaj przeszukiwał te książki. Czy ty żyjesz, czy nie? O, zombiak. Dobra, już nie żyją, oba. Kluczyk, fajnie, zabieramy. Dobra, tutaj też jest jakaś biblioteka. Przejdźmy sobie tu. Nasza biblioteka, książki, regały z książkami. I po drugiej stronie też. O, dobra. Kurde. Oj, niedobrze, ja wyłączyłem grę, bo sobie renderowałem tamten film poprzedni. I kurde, chyba się zresetowały te... O, kupę mi się chciał. Zresetowały mi się te ustawienia. O nie. Niedobrze. Ajajaj. Jeszcze mu się kupę zachciało. Dobra, weź tutaj się zesraj. A co? Na środku. Jakiejś sali. O, ale wielki stolec. Dobra. No kurczę. A trudno. Dobra, tą książkę mam na pewno. Pierwszą i drugą. Tej mogę nie mieć, tej mogę nie mieć. Uprawa roślin. Pewnie mam. Wędkarstwo 2 pewnie też mam. No nie. Teraz niepotrzebnie będę książki zbierał. Gotowanie, pierwszy poziom. Myślę, że mam. To przed chwilą zebrałem. Tamtą książkę mam na pewno. Tą też przed chwilą zebrałem. Wędkarstwo, tą pierwszym mam na pewno. Kurde, no. Ach, niepotrzebnie to robiłem. Dobra, elektryka. Zbieraj. Naprawa pojazdów drugi. Chyba miałem. Wędkarstwo czwarty. Nie wiem, czy miałem. Bo to jest chyba kibel, nie? Tak. Dobra, coś w kiblu. Worek na śmieci. Dobra, to trzeba go zabrać. Chociaż teraz na zimę to i tak nie będę miał wody z deszczówki, bo nie będzie deszczu, będzie śnieg. Ale śnieg to mnie nie interesuje. Dobra, tego nie mam na pewno. Nie wiem, czy to mam, więc wezmę. Spawanie tą dwa mam. Pułapki trzeci. Nie wiem, nie pamiętam. Kurczę, w sumie to ja mogę sobie streama zobaczyć swojego... znaczy streama, Boże, odcinek. Poprzedni i będę wiedział, jakie książki mam, a jakich nie. No to jest dobry pomysł może. Dobra, przeszukujemy, może tu nie będzie dużo książek. Dobra, to mam. Tu od razu zaznaczaj też te.
To zabierz stąd. Elektryka pierwszy mam na pewno. To nie wiem, czy mam. Pierwszy poziom? Może nie mam. To wezmę sobie. Dobra. To zbieramy i dalej. I dalej. Na prawo pojazdów trzeci. To chyba go przed chwilą wziąłem? Nie, nie wziąłem. No to zabieraj. W takim razie. Tego mogę nie mieć. Nie stolarstwo, tylko uprawa roślin. Dobra. Bierzemy też. Spawanie pierwszy mam. Zbieractwo drugi? Chyba też. Wydaje mi się, że mogę mieć. Dobra, to przed chwilą wziąłem też. To mam. To wędkarstwo trzeci? Nie wziąłem. To wezmę, bo może nie mam. Stawianie pułapek? Możliwe, że nie mam. Czwartego poziomu. Dobra, gotowanie. Krawiectwo. Stolarstwo 5. O, tego chyba nie mam właśnie. Dobra, to mam. Tu zobaczmy. To mam przeczytane, to przeczytane, to przeczytane, to też. Dobra, ale miałem kolekcjonować przecież, kurczę. A ja lubię kolekcjonować. Dobra, bierz. Okej, okay, to zabieraj. O, to też zabieraj, ale to mam chyba. I tak. Dobra, przeciążenie na drugi poziom dopiero wpadło. Spawanie zabierz. Pierwszą pomoc, tą czwarty zabierz. Wędkarstwo drugi, zbieractwo piąty. Tego mogę nie mieć. Wędkarstwo drugi, nie wiem też. A nie, mam tutaj nawet w tym miejscu. Plecaku. Dobra. Dalej. To zabieraj. Tutaj. Pierwsza pomoc to mi jeden. Nie no, to chyba mam. Powinienem raczej mieć. A jak nie mam? A wezmę sobie, przerobię najwyżej to. Dobra, stolarstwo mam. Prawa roślin piąty. Zabieram. Wędkarstwo piąty. Też muszę zabrać. Tylko kurde, już nie mam miejsca. Dobra, trzeba zanieść to do samochodu. O, siema. Zombiaki. Dobra, wyrzuć to. Ten plecak. I klepiamy się z nimi. No chodź tutaj, chodź. Co jest? Co, jakoś wolno macham? Przeciążony? Nie. Chyba po prostu strach przed chwilę. Przed chwilę obleciał tego mojego ziomeczka. Dobra, amunicję zabieramy. O, płatki śniadaniowe. Dobra. To muszę wziąć. Dobra, a co jest w tym zombiaku, w tym policjancie? Nic ciekawego. Dobra. Bierzemy w takim razie drugi plecak wyprawowy. Wypatrzę go dodatkowo i wbijamy się tutaj z powrotem. Dobra, gdzie my skończyliśmy? Elektryka 3. Zabieram. Dalej, gotowanie 2. A, wezmę. Na prawo pojazdów 1 to mam. Stolarstwo 3 mam. Uprawa roślin 3 nie wiem, więc zabiorę. Zbieractwo 4 też zabiorę. Dobra, tutaj było jakaś książka. O właśnie, wędkarstwo 5 było. Tego nie zebrałem wcześniej. Na prawo pojazdów to mam raczej. Tutaj mam jakieś gotowanie, nie mam tego, zabieram. Spawanie 4 zabieram też. Dobra, tu już wszystko. Komik sobie wezmę. Działkowiec weź. To też weź. Dobra, reszta nie. No i dobra, jeszcze zostały mi 4 regały, czekajcie. Czy coś mi tu się kręci? Nie. Dobra, git, git. W takim razie. Dobra, jedziemy dalej. To zbieramy. To też sobie zabiorę. Okej, okay, tutaj wszystko. Czy tutaj coś mi brakuje? Tak, tego mi brakuje. Tego mi brakuje. No, to też sobie wezmę. Tu już wszystko. Tutaj tego nie mam. Dobra, bardzo dobrze. Następny regał. Ten zabieram. Te dwa też zabiorę. O, pierwsza pomoc. 5. Nigdy tego pewnie nie wbiję. Nawet pewnie drugiej książki nie będę czytał. O, Jezu, tu jeszcze jest. Jezu, ile tu jest regałów. Tymi książkami. Dobra, zabieraj to, zabieraj to, zabieraj też to i to. Dobra, co tu dalej? Tutaj mam jakąś uprawę roślin, to drugi. Dobra, weź ją na wszelki wypadek, bo przecież kurde, no nie pamiętam. Stolarstwo 2 mam na pewno. O, tego nie mam. Dobra, konserwacji. Tutaj coś było jeszcze, jakaś książka? Nie, wszystko. Dobra. Krawiectwo 2. A, weź. Nie wiem, czy brałem już. Dobra, elektryka 5. Tego nie mam. Dalej, dobra, tutaj już wszystko. Tu mam jakieś kompendium wiedzy. Dobra, zabierz. O, jeszcze jedno kompendium wiedzy, ale o wędkarstwie. Dobra, tu już wszystko. Tutaj mamy stolarstwo 4. A, to nawet mam przeczytane, czyli mam na pewno.
Dobra, tutaj to chyba już wziąłem przed chwilą. Tak jest. Dobra, to zabierz. Dobra, dalej. Już niedużo zostało. To chyba już wziąłem, ale jak wezmę jeszcze raz, to się nic nie stanie. Dobra, to zabierz. Krawiectwo 5. Dobra, kurde, chyba wszystkie książki uda mi się ogarnąć stąd. Zbieractwo 3. Wezmę. Dobra, reszta już. Okej, dobra. Dalej, kolejna książka. A raczej to nie była książka, tylko czasopismo. Takie jakby, znaczy czasopismo, to była książka, ale z moda, z takimi właśnie samymi recepturami, które można się nauczyć z gazet. Dobra, patrzymy, dobra, tu już wszystko, okej, zostały mi dwa rzędy ostatnie. Czy tutaj coś, dobra, to zabierz, pewnie już i tak to zbierałem, bo mam to zaznaczone, ale nie chcę tu już potem wracać. Dobrze, to już mam. To już mam. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj jakaś dobra kuchnia. Dobra, zabierz to. Tutaj mamy gotowanie 5. O, proszę. No, fajnie. Chyba wszystkie książki będę miał. Dobra. I tu ostatnia półeczka. To zabierz, to zabierz. Oż ostatni rząd regałów. Coś tu pukało do mnie? Nie. Wydawało mi się. Przez to moje gadanie czasami muszę sobie zrobić pauzę, żeby posłuchać, czy zombiaki gdzieś się nie dobijają. Dobra, tutaj jeszcze mamy taką gazetę. Okej, tutaj zobaczmy, jeszcze mamy jakieś czasopismo do zabrania. O, tutaj mamy jeszcze ostatnią książkę, chyba której mi będzie brakowało. Tak, bo tu już wszystko. Tutaj tylko jeszcze dwie gazety. No i git. Dobra, wszystko ograbione. Więc luz. Ile tu jest miejsca? Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tu coś jest. Dobra, nie ma zombiaka. Okej, to jak mam tutaj jeszcze trochę miejsca w tym plecaku, może bym coś tu włożył, ale chyba nic nie mam w sumie. A nie, mam. O, tą elektronikę całą bym sobie tu przełożył. I te płatki śniadaniowe. Weź tutaj sobie przełóż. Dobra, i chyba na razie git. Dobra, wywal to. Na razie wywalę, bo chcę jeszcze tutaj sobie wejść. Dobra, elegancko, czysto, spokojnie. Zombiaków nie ma w okolicy. Dobra, zobaczmy, czy tu będą. Dobra, nie ma. Okej, ja tutaj przyszedłem po nasiona. Mam nadzieję, że jakieś będą. Może weź sobie tą folię? Weź ją jako dodatkowy. Dobra, zobaczmy, co tu jest do jedzenia, bo widziałem tutaj jakiś ser. O, jest, makaron z serem. Dobra, zeżrij to od razu. Dobra, i rozejrzyjmy się, czy tutaj jest to, po co przyszedłem. Bo jedzenia na razie to ja nie będę stąd zabierał. Jak będę potrzebował, to sobie tutaj wrócę. Zaznaczę sobie, że tutaj jest dużo żarcia. Ale kurde, chyba nie będzie tutaj nasion. To jest tylko sklep z jedzeniem, z warzywami. Dobra, jeszcze na magazynie może zobaczmy. Okej. Jest pusto, nie ma zombiaków. Dobra, puszki, 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 jedzenie, jedzenie. Kurde, nie ma. Miałem nadzieję, że tutaj coś będzie. Dobra, jeszcze zajrzyjmy sobie tu, ale nic tutaj nie ma. Trudno. Wyrzuć w takim razie tą torbę i spadamy. Jeszcze tylko do tego sklepu z narzędziami bym sobie zajrzał. 16:20. Dobra, czy jest jeszcze w miarę wcześnie? Jeszcze tak, zanim tam pójdę, obczaję sobie ten samochód. Czy on nie ma tutaj na pace czegoś fajnego? Kanister, torba, dratwę zabiorę. Dobra, zobacz, czy otwarty. Zamknięty, to wejdziemy drugą stroną. Tylko otwórz go może sobie tak na spokojnie. Bo kluczyka tutaj nigdzie nie widzę. O, zombiaka widzę za to. Dobrze. Och, nie udało się. Dobra, zombiaku, dostaniesz tym łomem w łeb. Co ty na to? Myślę, że ci się spodoba. No. Dobra, otwieraj. Teraz się uda już. Kurde, no. Zaraz rozwalę to okno. Teraz się nie uda, rozwalam okno. No i rozwalam okno. Dobra, zamień powrotem się na maczetę. Okej, dobra. Zamknięte to otwórz. Dobra, nie ma kluczyka, ale jest papier toaletowy i dratwa. W sumie też wezmę ją. Dobra. Ok. Łom schowaj z powrotem.
Dobra, tam jest jakaś grupa. Tutaj nie ma nikogo. Bardzo dobrze. Jest koniec Louisville w ogóle. To już nic nie ma za tym chyba. Nie, dobra, coś tam jeszcze jest. A co to jest za budynek niebieski w ogóle? To jest hotel. A, to jest hotel. Dobrze, ale to tam nie będę szedł. Nie potrzebuję. Dobra, sprawdźmy tutaj. Otwarte. Dobra. Kluczyk. O proszę, drawa. Zapalniczka. Nawet prawie pełna. Dobra, reszty... I drawy miałeś wziąć. Dobra, paliwa nie ma. Ale przynajmniej mam klucz. A tutaj na pace? O, to zombiak jakiś leży. O! O, dobra. Jakieś nasionka. Okej, czy coś tutaj będzie? Oho. Jakieś gazetki. Mapa? Nie, słabe. Słabe rzeczy. Trudno. Okej, spadamy stąd i idziemy tutaj do tego sklepu z narzędziami. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze tylko worek na śmieci sobie gwizdnę stąd. Dobra. Zombiaków w środku nie ma. Bardzo dobrze. No i teraz lutujemy. Dobra, wyciągaj torbę jako dodatkowy łap. No i tak, młotek sobie jeden bym wziął, śrubokręt jeden też. Pilnik też, bo on w sumie jest dość potrzebny i on się chyba zużywa. Łopata, pilnik, sierp, pudełko wkrętów. O, to tak, dobra, klej do drewna. Dalej, śrubokręt, łopatka ogrodnicza, bo jej chyba nie mam. Nawet dwie sobie wezmę. Ja nie wiem, czy ja mam łopatę. Chyba nawet łopaty nie mam. Dobra, to zabieraj, młotek kulkowy to nie, już mam, maczeta, dobra, zabierz maczetę, pompkę do kół mam dwie, pudełeczko gwoździ, dobra, ta łopata gdzieś tu była, zabierz łopatę. Dobra, obczajmy sobie teraz tutaj co jest, słuchawki ochronne, o, bateria, taśma, pudełko gwoździ, dobra, przewód elektryczny, latarkę, rozkręć. Dobra, dzięki. Zobaczmy, co tu jeszcze. Dobra, tu już nic nie ma. A weź, bo ja chyba nie znam tego systemu alarmowego. Okej, ale tutaj nie ma. I tak, trudno. Dobra. Oj, nie ten guzik, nie ten guzik, ten guzik. Dobra, podnieś mi to radio i je rozkręć. Dobra, radio można też rozkręcać nie podnosząc go, ale podobno się dostaje więcej surowców, przedmiotów, nie? Jak się rozkręca tak w ręku. Nie testowałem tego nigdy, ale kiedyś tak mi ktoś powiedział i w sumie zaufałem, nie sprawdzałem. Może się mylę, ale to nic nie szkodzi, że podnoszę sobie przecież. Dobra, klucz nastawny, a już mam 4 teraz. A dobra, będę miał 4 łącznie. O, pułapka na ryby i żyłka. Spoko, wędka wobler, pułapka na ryby, dobra. Młot wyburzeniowy, proszę bardzo. Zebrane, dobra. Klucz do rur kombinerki. Klucz do rur chyba mam jeden. To wezmę sobie, będę miał drugi. Dobra, młotek, kask to nie. Tego nie chcę. Dobra, zaglądamy tutaj dalej. Kolejne jakieś wędki i rzeczy na ryby. Piłę mam. O, proszę. Mamy nasiona. Mamy spryskiwacz. Doskonale. Śrubokręt sobie jeden wezmę. Tego już nie. Dobra, pułapka na myszy. Będzie trzeba się nauczyć też stawiania pułapek. Okej, skończyło mi się miejsce w plecaku. Nie w plecaku, tylko w torbie. Więc chyba po prostu będę teraz pakował wszystko do plecaka swojego. Tutaj jeszcze mam dużo miejsca. To jest w ogóle pierwszy mod wyburzeniowy, który znalazłem w tej rozgrywce. Wcześniej w ogóle jakoś nie znalazłem nigdzie, ale też niespecjalnie go szukałem. Dobra, okej, co mamy dalej? Pręty spawalnicze mogę wziąć, bo one chyba nie ważą dużo. Arkusz blachy zostawiam na razie, to zostawiam. Spryskiwacz zabiorę i opakowanie nasion, dobra. Z drugiej strony jeszcze mam parę półek i zobaczmy, czy tu. Okej, tu jest jakiś magazyn. Wejdźmy sobie. Dobra, czysto, nie ma zombiaka. Proszę, ile tu jest rzeczy. Dobra, ale najpierw tutaj obczajmy sobie, co jest. Prawa tynkarska, deska, to tego nie chcę, bo to deski to są natne. To na gwoździe. Na szyby. Tym glass panel się naprawia szyby i trzeba mieć też ten sealant do naprawiania szyb. Oki, o, może bym to sobie zabrał do domu. Ile to waży? 15 kilo. Jakbym sobie znalazł jakąś przyczepkę, to mógłbym to zabrać.
To bym mógł sobie postawić tam na górze, na piętrze w domu. Dobra, tutaj obczajmy czy coś. Dobra, sam cement jakiś, to nie chcę tego. Dobra, tutaj też cement. Też cement, no, zaprawa tynkarska, okej. Boże, sama zaprawa tynkarska tutaj w tym miejscu już jest. Dobra, a tu też zaprawa. Jezu, sama zaprawa, deski i zaprawa, złom metalowy. O, to zabiorę. Dobra, ostatnie regały mi zostały do obczajenia. Cement, zaprawa, położę. No masakra, o, tu jeszcze jest coś, jakiś nóż, nożyce i ten, wiertarka. Dobra, czy w kiblu coś? W kiblu nic. Chyba zombiaka słyszałem, albo może mi się wydawało. Dobra, jest 19 godzina i wracam do samochodu. Tylko, że ja już nic, kurde, więcej nie zmieszczę, a tutaj nie ma przyczepki. Dobra, ale chyba będę wracał po prostu do siebie już do domu. No bo nic bez przyczepki już więcej za bardzo nie zdziałam. Mógłbym ją poszukać gdzieś sobie. Ale kurde, tylko dobra, teraz muszę to wszystko spakować. Zrobimy tak, wyrzuć tą torbę na razie i zabierz sobie ten plecak, który waży więcej, czyli ten. Wyposaż go jako dodatkowy. Dobra, zombiak idzie. Trzeba się streszczać. Oki, i to... Ej, tu są cztery miejsca! A to jakoś nie zauważyłem tego. Dobra, i ten wyprawowy wrzucaj na ten fotel. Teraz tego gościa trzeba rozwalić. No dawaj. Dobra. Rozwalony, więcej nie ma. A nie, no to jak po luz. Jak jeszcze tutaj mam jakieś miejsce, to w sumie mogę jeszcze sobie trochę poszabrować, tylko zobaczę, czy jest co w ogóle tutaj szabrować. Dobra, tu się już nic za bardzo nie zmieści, to już to oleję, ale bym sobie z tej torby do tego plecaka poprzerzucał. Bo tutaj jest jeszcze 10 kilo udźwigu do zapełnienia w tym plecaku. Dobra, już nic nie zmieści? Nie. Dobra, zobacz, czy nie ma zombiaków. Nie ma. Dobra, wskakuj. Do środka i z plecak wyprawowy wrzucimy teraz na ten fotel tutaj. No i dobra. I jeszcze tak raz się rozejrzę. Oki. Zombie nie ma. Kusi mnie, żeby wziąć sobie tam te lampy dwie. Gdzie ja je powsadzam? Nie wiem. Ile w tej torbie jest? 10 kilo. Wejdź tu do środka i weź te rzeczy, młot wyburzeniowy, o, weź włóż tutaj do schowka, nie jest tu schowek, że mieści się tam młot wyburzeniowy. Dobra, i powrzucaj te najcięższe, o nie, a tu tylko młot wszedł, niedobrze. Dobra, podjadę sobie tutaj. Dobra, wejdź stąd, zobacz, czy coś mnie usłyszało. Nie, ale tam jest ta grupa. Ale to nic, oni mnie nie widzieli. Dobra. Podnoś teraz to. 15 kilo. I weź to teraz jakoś schowaj do torby. I myślę, że dam radę zrobić to tak, że muszę tutaj po prostu zrobić 15 kilo miejsca i to wejdzie normalnie do torby. No i weszło. I git. Dobra. Jeszcze jakbyś tu powsadzał te niektóre pierdoły, takie małe. O, na przykład te wszystkie rzeczy z wytwarzania. O, będzie elegancko. Dobra, i teraz podnieś tą drugą lampę. Nie, 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 co ty robisz? Co ty robisz? Podnieś lampę. O tą. I dobra, i mam 15 kilo lampę, jedną w plecaku, a drugą trzymam w kieszeni. Dobra, skakuj tutaj i spadamy. Już więcej mi się nic nie zmieści. Dobra, włącz światło, żeby... Oj, cie, jak to drzewo wolnąłeś? Przecież to drzewo jest 100 metrów ode mnie. Dobra. No i tyle. Nie będę brał na razie tego kanistra przewoźnego. Dobra, no to co? O, jakiś zombiak walnął w samochód i się alarm włączył. Dobra. Spadam. Jadę stąd. Z powrotem do domu. Więc sobie to skipnę. Po prostu. I się widzimy w domku moim.
Dobra, udało się dotrzeć na miejsce. Muszę szybko odstawić tylko tą lampę na razie gdziekolwiek i wyrzucić tą torbę. Wywali ją stąd. I muszę lecieć, zobaczyć, czy się żadne zombiaki nie doczłapały do mojej bramy. Więc od razu w sumie... Nie, dobra, najpierw zobaczę, czy są, a potem wyciągnę strzelbę. Dobra. Nie ma nikogo i tam też nikogo nie ma. Bardzo dobrze. Brama zamknięta, tak? Tak. Bardzo dobrze. No i git. Udało się dotrzeć bezpiecznie. Nie wiem, ile mi to czasu zajęło. Dobra, tą bramę jeszcze tylko zamknę sobie. No i dobra. Uważam tą ekspedycję za bardzo udaną. Nawet. Dobrze. I teraz tak. Ha, młot wyburzeniowy. Pierwszy na tej serii. Świetnie, dobra. Wyposaż jako dodatkowy to. Dobra, i czy da się to jeszcze jako główne? Nie, już nie, ale. Nie, żadne ale. Nie da się po prostu. Za dużo już dźwigam. Nie będę na razie tego sortował, tych książek. Wyrzucę na razie ten plecak tutaj. No nie będę tego sortował, dlatego że i tak muszę przeczytać sobie najpierw wszystkie gazety, a potem dopiero będę sortował. Dobrze, i jeszcze ten plecak wyprawowy też jako dodatkowy sobie weź. Dobra, i tu już mamy pusto. Ok, i wyrzuć ten plecaczek. Wyrzuć go. Dobra, i weź mordeczko, tą lampę podnieś stąd i zanieśmy ją sobie na górę. A jedną sobie postawię tu. Latarkę masz włączoną? Włączoną. To weź ją wyłącz. Wyłącz też to. O właśnie, totalnie nic nie widać. A jakbyśmy sobie to postawili w ten sposób... O, kupę mu się zachciało. No dobra, jak postawiłem w ten sposób, to nie oświetla za dużo. Więc podnieś. Dobra, i postaw to... Zapraszam światło w ogóle, żebym teraz widział, gdzie to stawiam. I postaw to tu. Dobra, i zgaś. No i no, dobra, no nie jest źle w sumie. No, jakbym to teraz sobie przestawił w sumie tutaj na koniec. Weź to przestaw... albo nie, inaczej zrobię. Na górę wstawię sobie te małe lampki ładne. Dobra, tą lampkę byś sobie postawił... myślę, że tak. Żeby ona oświetlała trochę stąd i trochę stąd. Dobra, no i nie, no jest git w sumie. Jest w porządku. Dobra, i tą lampę drugą zabiorę sobie też tutaj do kieszony. I postaw ją tylko, że z drugiej strony. O. No i w sumie w porządku jest. No i git. No dobrze. Dobra, to tak. Lista zadań. Napisz i tak. Gazety usuwamy. I zdobyć nasiona usuwamy, bo to nam się udało już zdobyć. Dobra, czyli teraz nauczyć się elektryki, nauczyć się naprawy pojazdów i zbudować automatyczną bramę, no i jeszcze ulepszyć pojazd. No ale to wszystko w swoim czasie będzie się robiło powoli. Teraz wyciągnij papier. Trzeba iść sobie kupę. Może wydawało mi się, że zombiak gdzieś uderzył w coś. Tylko że ja nie mam niestety tego wody w kiblu, więc pójdziemy się wysrać normalnie na ogródek. Proszę bardzo. Defekuj sobie ładnie. No co, trzeba sobie radzić, tak? Dobra. Będę miał wodę w kiblu, będę strał w kiblu. Dobra, jaki jest status twój? 31, dobra, jeszcze mogę cię olać. Jeszcze przeżyjesz. Bez dolewki benzyny. O, śnieg pada. Super, będzie trzeba rozpalić w piecu niedługo. Dobrze, że mam. Nie muszę jeździć szukać tego starego pieca. Dobra, siadaj na ziemi. I teraz bierzemy się do czytania. Czytamy tak po kolei wszystkie gazety najpierw. Jakie tylko udało mi się... Dobra, to mam przeczytane. To też. To dalej czytamy. Okej, okay, tutaj już wszystkie. Chyba, tak? Tak, tutaj jeszcze coś było. O. Dobra, to też już znam. Dobra, na speedzie czytaj wszystko. Dobra, i idziemy teraz do drugiego plecaka, bo tu chyba już nic nie pakowałem, nie? Nie, tutaj nic. Dobra, usiądź sobie grzecznie. Teraz ten plecak. Chyba, że więcej nie mam gazet, co? Nie, dobra, coś jeszcze jest. To czytaj, to już masz przeczytane, to też masz przeczytane, to też.
Tego masz nie, to masz nieprzeczytane. To też. Dobra, git. To teraz. To już. Tutaj jest jeszcze coś nieprzeczytane. Tu jest tak samo. Dobra, to już mamy. Tego nie mamy. Jedno muszę zaznaczyć. Zaznacz jedno. No weź. Dobra, dalej. To mam. Tego nie mam. Dobra, to też mam. Tego nie mam. Boże, 5 takich znalazłem? Masakra, poszalałem. Dobra, tego nie mam jeszcze. Nęgi, dobra, przyspieszamy. Niech on to szybko sobie czyta, bo jakiś error mi wyskoczył. Trudno. Dobra, i teraz weź to wszystko, złóż. Zabierz stąd wszystkie te przepisy. Oj, za dużo. Wszystkie przepisy zabieram. Nie, do plecaka. Miało być do kieszeni po prostu. Dobra, wszystko stąd zabieramy. Zabierz też ten komiks. Dobra, czy tu coś zostało? Tak, to zabieraj. W porządku. Dobra, i stąd też zabieramy wszystkie komiksy. Znaczy komiksy, no gazety z receptami, z recepturami jakimiś. I to też zabierz, i to też zabierz. Dobra, no i to wrzucamy sobie teraz wszystko tutaj. Wszystkie przepisy, proszę bardzo, zaznaczone i przerzucamy tu. Dobrze, to, no to też. Dobra, i tak samo teraz z plecaka. Wszystko, co tutaj miałem, proszę bardzo. Zardil, kolekcjoner gazetek. Tu widzę, że niektóre się już dublują, ale to nic. Tutaj jeszcze dorzucimy sobie. Gdzie to było? Tutaj jest. O. Ile mam tego? 4. To trochę niepotrzebnie to zbieram, jak większość rzeczy. Ale dobra. Można to olać. Lubię kolekcjonować. Dobra, zbieraj to teraz. Jako dodatkowy. I wrzucamy sobie na półeczkę z kasetami, wszystkie kasety. Dużo ich mam w sumie. Dobra, przerzucaj kasety. O, szybko poszło. Myślałem, że dłużej będzie przerzucał. No ale to kasety są. Dobra, git. Ej, zapal to światło. Czy ja mogę podnieść światło? Nie, mogę podnieść podłogę. Światła nie mogę. Dobra, ile tu jest miejsca? 32 kilo. Dobra. Przerzucaj wszystko w to miejsce. Dawaj, na speedzie. Okej, okay. I te, które się dublują, od razu zbieramy i będziemy usuwać. O, tu mi się parę dubluje. Dobra, tutaj tak samo. I tutaj też. Tutaj też i tutaj. Masz, trochę więcej mi się dubluje, niż mi się wydawało, że będzie się dublować. Dobra, okej. I teraz to jeszcze tutaj wrzuć, wszystko. Okej, i zabieraj to. I zobacz, gdzie jeszcze jest dubelek. Tutaj jest, zabierz. I tu. Dobra. O, i tu. Dobra. Wszystko, git. Teraz te książki, które się dublują. Na razie weź je, wyrzuć po prostu tak o. A zaraz się nimi zajmę. Bo ja będę chciał zniszczyć, no albo spalić. Nie wiem, co w sumie jest lepsze. Zniszczenie ich, czy spalenie. Dobra. Plecak wyprawowy. Od razu sobie wrzucę tu. Do mojej skrzynki, z której będę brał sobie rzeczy na wyprawy. Dobra, zabieraj teraz też ten plecak. Okej, przeciążenie widzę. Jest. Okej. Chowaj to tutaj i teraz wszystkie książki stąd, tu. Rzucaj tak o. Dobra, wszystko nie wejdzie, ale to nic. Usiądź sobie na ziemi, żeby nie tracić zdrowia. No i dobra, i teraz tak samo robimy, czyli zabieramy po kolei wszystkie książki, które są zdublowane. Dobra, jeszcze tu jest jedna książka. O, tu była. Kurde, spawanie, nie mam 5. poziomu. Niedobrze. A to nic, zrobię sobie listę. Najwyżej jak będę jechał gdzieś na eksplorację, to może jeszcze się znajdzie. Dobra, i jeszcze stąd te same książki wrzuć tutaj. Okej, i chyba git będzie już. Tak. I już nigdzie mi się nic nie dubluje. Tak, nigdzie się nic nie dubluje. Świetnie, brawo.
O matko, jak ja już zmęczony jestem. No ale to nic. Zaraz się pójdę położyć. Dobra. I te książki też powywalaj tu. Pić mi w ogóle widzę, że się zachciało tej mojej postaci. Czy coś w tej torbie tutaj mam? Jeszcze jakieś książki? Nie. Już nic nie mam. Ale mam tu wystarczająco miejsca, żeby całą tą torbę, całą zawartość tej torby stąd zabrać. Dobra, i w sumie tą torbę zabierz też. I ja sobie tą torbę odłożę, a wezmę sobie zamiast niej to jakiś plecak wyprawowy. Dobra, sortujemy jeszcze sobie tylko na szybko. 2000 years later. No i co? I git. I ogarnięte. Teraz trzeba jeszcze... zaraz, skoczę sobie szybko na górę. Położę się spać, nastawmy sobie budzik, tak na jakąś godzinę, nie wiem, 14, niech będzie, 7 godzin snu powinno mu wystarczyć. Dobra, o 14 się obudziłem i tak trochę za późno. O, latarka mi zgasła, kurde, znowu zapomniałem, żeby ją wyłączyć. Dobra, te wszystkie książki... Tirebook jest tylko, a nie ma opcji, żeby... Właśnie, o to zrobimy sobie. Usiąść na ziemi, bo dostanę wtedy więcej kartek po prostu. To jest jakiegoś moda. Jest i mam teraz 1000 kartek. Boże, gdzie ja to zmieszczę? 15 kilo to waży. Masakra, ile kartek. I co? A więcej już nie zrobisz? A, bo tych nie można, bo to są z moda, okej. No to teraz bierz sobie Tirebook i niech będzie ten... A, dobra. Przy każdą po kolei. No szkoda. Ale no cóż. Dobra, przyspieszmy sobie czas. Okej, wszystko. Teraz się szybko tylko doczłop tutaj. I te całe 2700 kartek wrzuć tu, aż mi zlagowało grę. Matko Boska. Ale klatkuje. Patrzcie, jak myszka chodzi wolno. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Ale klatki spadły. Przez te 2700 kartek. Czy ja mogę coś z nimi zrobić? 3100 już mam, matko boska. Papier toaletowy. Mogę 310 papierów toaletowych sobie zrobić. No i git. Chyba starczy mi do końca świata. Dobra, co ja chciałem? Chciałem nauczyć się naprawy pojazdów. Najpierw. Dobra, gdzie jest naprawa pojazdów? Tutaj jest na bardzo niskim poziomie. Więc weźmy sobie... weźmy sobie... Gdzie to będzie... obozowanie, ogień, uprawa roślin. O, uprawy roślin mogę się też nauczyć. No to spoko. Dobra, jest. Warsztat samochodowy 1, warsztat samochodowy 2 i warsztat samochodowy 3. Doskonale. Siadamy sobie elegancko przed telewizorkiem. Odpalamy telewizorek. Włączaj go. Ustaw tam głośność taką, żeby też... Jakieś zombiaki, też nikt mnie nie zasłyszy. Jakby ktoś miał usłyszeć ten telewizor, to prędzej usłyszy agregat, który nawala po prostu 24 na dobę. Dobra, odpalamy. I teraz uczymy się naprawy pojazdów przez kasetę. Przyspieszę czas, żeby trochę szybciej to szło. I będę musiał w razie co... A, odtwórz, dobra, przepraszam, teraz już będzie działać. I muszę w razie co zapauzować, jak mi wbije się level drugi. Znaczy no, łącznie drugi. Dobra, mamy pierwszy. Udało się, stop. Zatrzymaj. Dobra. No, chłopcze, zatrzymaj. Zabierz tą kasetę stąd. Coś się zbugowało, chyba za dużo razy kliknąłem. Dobra, i teraz mamy drugi level, więc... Chciałem zatrzymać, dlatego że jak nie obejrzałem całej tej kasety, no to teraz jeszcze parę punktów tam dostanę za to. Więc teraz bierzemy sobie tą książkę, tom drugi. Przy okazji chyba pójdę się wysikać i coś sobie zjeść, bo już mój ziomeczek chce coś zjeść, a teraz będę czytał bardzo długą książkę. Przy okazji, o, zaraz wbiję sobie też trzeci level przeładowywania. Dobra. Się jakoś zrobi, jak będę miał chwilę. Dobra, zjedz te nasiona. Sobie wezmę strzelbę, żeby się nauczyć tego przeładowywania. I sobie on niech poładuje troszkę. Dobra, jeszcze zjedz sobie trochę tego suszonego mięska. Dobra, ile ja ważę teraz? 89, dobrze, czyli chudne. Bardzo dobrze. Ja sobie teraz usiąść. Możesz tu usiąść? Nie, na tym się nie da. Dobra, usiąść na ziemi. Znaczy dałoby się pewnie z modem jakimś... Ale go chyba tutaj nie mam dodanego. Dobra, czytamy książkę Naprawa pojazdów, tom 2 na najwyższym przyspieszeniu.
Dobra, książka cała przeczytana. To teraz ją odłożę sobie na miejsce. No i siadamy. Odpalamy sobie jeszcze raz ten odcinek pierwszy. Dobra, odpalone, odpalone. To na pełnym speedzie. Na najwyższym speedzie niech będzie. Nie wiem, czy jeszcze trochę expa wyszło. Chyba akurat tutaj nic. Dobra, ale teraz odpalamy sobie odcinek numer 2. Tylko ten muszę wyjąć najpierw, ok. I włożyć ten. Dobra. I odtwórz. No i lecimy też na pełnym speedzie. Zobaczymy, ile expa z tego będzie. Najwyżej będę pauzował, jakbym wbił czwarty level. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ledwo trzeci. Dobra, trzeci jest. Czwarty będzie. Nie. Szkoda, nie ma. Dobra, już zaczyna być głodny ziomeczek mój. No trudno, musisz oglądać. Oglądaj kasety. Dobra, zobaczymy, ile się nabije z tego teraz. W razie co, stopujemy. No dawaj, dawaj, nabijaj się. Niech się expik nabije ładnie. Oj, wolno idzie na ten czwarty level. A kurde, już się więcej nie udało. No lipa. Z czegoś jeszcze chyba można było się nauczyć naprawy pojazdów. Ale nie pamiętam z czego dokładnie. Musiałbym sprawdzić sobie w necie. O, mamy pies goblin, tam pierwszy. Fajnie. Dobra, na pewno tak. To już mamy ogarnięte. Czy tu gdzieś jest coś napisane? Nie ma nic za bardzo. Jeszcze mamy szkołę przetrwania do obejrzenia i stolarstwo. Dobra, ale teraz mi na tym nie zależy. Akurat. Tak idzie zima. No cóż, resztę będzie trzeba nauczyć się niestety z po prostu rozkręcania części samochodowych. Żeby zrobić ten motor, muszę mieć czwarty level naprawy pojazdów i trzecie elektryki. No z tą elektryką to tak jest właśnie kiepsko. Dopiero rośnie na drugi. Wiecie, trzeba porozkręcać jakieś zegarki, jakieś radio, coś takiego. Może telewizory w tych domach, które są niedaleko mnie. No, ale dobra, to się ruszy na wyprawę jakoś może jutro. O właśnie, bo jest 4:40. To jakbym się kimnął teraz szybciutko, to bym sobie mógł już jakoś o 7 o 8 pojechać sobie na wyprawę, żeby ogarnąć tą naprawę pojazdów i tą elektrykę. Dobra, ale to będziemy robić w kolejnym odcinku, więc mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się, słyszymy w kolejnym materiale. Na razie.